Spoko, oni walczą, wow. Ale się zestarałem, myślałem, że już mnie atakują. Takie, what the chuj, o chuj chodzi? Je, o je, 25 dolarów, ale kurwa, jestem bogaty. Znowu przeklnąłem, ta niestety. Dajemy ich. O, tych dużo mam, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, zobaczmy go, my tu mamy 7 lancierów, oni są dosyć dobrzy, ale to nie jest najwyższy ich poziom. Jest tu 32, oni są świetni, po prostu nawet jak zejdą z koniów. Koniów, no. Najemne osy, oni są najlepsi prawie jako piechociarze. Ciężki piechur to też jest dobra jednostka, ale nie najlepsza. Piechur to jest słabe, to jest takie, wiecie, no strzelać to dobrze, niech strzelają, niech tam będą po zamku rozstawieni, zawsze coś tam zrobią, nie? Korsarz jakiś tam, wiecie, gówniarz jakiś tam z kamieniami. Tutaj mam łucznika, czyli będzie zwykły łucznik, jeżeli nas zaatakują. Najemny kawalerzystę, on jest też sweet, on jest tak samo mocny prawie jak najemne osy, czyli wiecie, najemnych wojownik, to są też jedni z najlepszych, więc wiecie. A widzicie, patrzcie, wystarczy patrzeć na żołd, jeżeli jest wysoki, to jest, no, sweet. Ten ma na przykład 27, to bardzo dużo, nie? Na przykład korsarz ma 8, czyli jest do dupy, nie? Ten ma 22, czyli jest dobry. Ten ma 45, czyli jest jeden z najlepszych. Ale jest najemny. I przez to, że jest najemny, to też mu podskakuje cena. W tym. W żołdzie. Dobra, to jest ten. Kuszniki są średnie, bo mają 16. Ci są tak samo jak ci kusznicy, ale kuszników dobrze, właśnie, wiecie co? Przydałoby się trochę więcej tych kuszników. Żeby mogli sobie strzelać na murach swobodnie i zawsze coś tam, wiecie, pomogą, nie? Dobra, to sobie w zameczku zostawimy. Mamy więzienie chyba. Zarządzaj tym zamkiem. Co tu mogę zrobić? Za 30 dni coś się tam wybuduje. Daliśmy ostatnio do budowy. Coś, że będzie nas ostrzegać przed atakiem. Przejdźmy po zamku. Tylko to właśnie jest głupie, że tu nie ma już ludzi. Szkoda, bardzo szkoda. Mamy zamek i tak jest pusty i a niby ludzie są, nie? Dobra, więc wy tu walczcie, bo nie stanowicie dla mnie zagrożenia, bo ja nie mam z wami wojny. O, odwiedzimy naszą wioseczkę, zobaczymy co tam u nich słychać. Ło! To tu mam podatki? Pół tysiaka! O, sweet! Zarządzaj wioską. Zbuduj młyn, wieżę strażnicę, szkołę, posterunek. Co mi to da? Czekajcie. No, fajne, fajne. Szkoła. Ło, 80 dni tutaj. Nie wiem, czy tyle pociągnę. Wątpię. Chociaż. Szkoda, że tu nie można brodować tych jednostek, naprawdę. Tylko czterech moich chce do mnie dołączyć. I właśnie. Gdzież ja mogę ich brać? Gdyż oni nic nie kosztują, nie? Ale zawsze więcej będzie ludzi w tym, w zamku. No to też nie jest. Kurde, ja chcę do zamku mojego wejść. Czemu się biją pod moim zamkiem? Ja nie chcę się tam, wiecie, wpieprzać. Bo wywołam sobie wojnę kolejną i lipa będzie. A zostawimy ich sobie, a niech tam coś tam zrobią kamieniem albo pałką, nie wiem. Dobra, czyli wiemy, że można zbierać kaskę z tego. Okej, więc robimy sobie zapis. I przydałoby się znowu coś splądrować, więc spróbujemy jeszcze raz to kulum. I robimy kolejne kółeczko. Zobaczymy, czy się uda wykonać to kółeczko. Czekajcie, zobaczę sobie na godzinę, tam niech sobie jedzie ten koleś. Ojojoj, dobra, to zaraz robię cięcie. Kurwa! Patrzyłem na telefon, patrzę na ekran. O kurwa! Kurwa, gdzie oni jadą? Kurwa! O nie! Wypierdalaj! Mam nadzieję, że na mój zamek nie jadą. O nie! Jadą kutasy na mnie! Jak no, czasami niestety trzeba przeklinać. Oddziału. Tu wszystkich mogę awansować, ale mi się za bardzo nie chce, wiecie. Nie chce mi się bawić w te statystyki, bo i tak prawie, że tak brzydko powiem, gówno im to da. Jak tam jeden punkt im tylko zwiększę. Dobra, no spróbujemy. Jak coś, to wczytamy save'a. Nie. Spal. Spal.
Zobaczymy. Na razie nic nie jedzie. Co? Mój? Zamek K. To mojego atakują? Stop, kurwa! Jeżeli przyjechali na nas, to mamy przerąbane, niestety. Dobra, już patrzymy. Weźmiemy te gówna. Kurwa, jedziemy. A teraz nie wjadę do zamku, a ja muszę walczyć tam, rozumiecie? Muszę, będę musiał ich odciągnąć. Kurwa, no muszę tam jechać. Jeżeli te oddziały tutaj po 300 co jechały, no to niestety, ale to chyba już niedługo będzie koniec serii. Albo nie chuj, robimy tak, że bez zapisu wychodzimy, wczytujemy tu, gdzie przed chwilą, gdzie to był, który dzień jest największy, ten. Wczytaj. I oni już tu kurwa jadą. To ja w tym czasie co mogę zrobić? Mam pieniądze. Ale zdążę dojechać do Suno i biorę wszystkich. Zdążę do Suno na luzie. O ja pierdziule, zaczyna się. Nie wiem, czy zdążę wybronić. Wątpię. Nie dam, no jeżeli widzieliście, jakie tam wojska jechały? Jak ja to zobaczyłem na ekranie, to się zesrałem prawie. Dobrze, dużo was, dobrze, dziękuję. Może mi pomożecie zaraz wygrać. Tylko wiecie, ja zaraz kończę i to dopiero zrobię po jakimś czasie. Więc wiecie, czekamy na razie w zamku. No i cóż, obyśmy to wygrali, cholera. Wbijamy do zamku i już tu siedzimy. Ilu my mamy? No nie chcę się mieszać do walki. No zaraz w... Jakie gówno? No. Mamy 151, to i tak nie jest za dużo, wiecie. No niby jest napisane, że o, tak dużo, ale... No lipa, lipa. Jeżeli to wybronimy, to jestem koksiarz. Koksiarz. Dobra, nie wiem ile mamy, ale tak sobie możemy zobaczyć. 177 plus 7 to mamy 184 żołnierzy. Aż mi teraz ciarki przychodzą, bo wiecie, że to się wiąże z końcem serii. Dobra, więc ja robię sobie tutaj save'a. Zapisz jako? Zapisz jako. Żebym potem nie płakał, że coś źle zrobiłem. Dobra. Więc poczekamy sobie tutaj na nich, trzymając spację, bo teraz chyba czas leci, chociaż nie wiem. To poczekamy i zobaczymy, ilu ich przyjedzie. Ja sobie robię cięcie. Jutro będę nagrywać, bo już dzisiaj wystarczająco. Tylko wiecie, to jest wszystko podzielone na 15-minutowe odcinki, więc... Luz bluz. Luz bluz. Wy tam nawet nie zobaczycie tej zmiany, bo jak zacznę to wrzucać, to wiecie, to... Będę już mieć nagrane kilkanaście odcinków w przód lub całą serię do końca. Więc jeżeli coś napiszecie w komentarzach przez te odcinki, to po prostu ja tego nie przeczytam, bo... Bo ta seria jest po prostu nagrana już w przód dalej. Kurde, no jadą czy nie te wieśniaki? Teraz im dokopię. 175, no nie no, 184 nas jest. Teoretycznie nie jest tak źle w tym zamku, wiecie? Nie jest tak źle. Ale widzieliście, ilu ich jechało? Ja wtedy prawie z krzesła spadłem. I powiedziałem, what the? Jedzie coś. No chyba, kurwa, nie. 100, 200, 300, 400, 500. 500 plus 93 i 31 to mamy... 120 kolejnych, czyli 620 kontra 200 naszych niecałych, to mamy przejebane, Czekać tego, gdzie oni jadą? Nie chcę się za blisko zbliżać, bo oni zaczną mnie napierdalać. Kurwa, na Suno jadą, oblech. O ja jebełe. To jest maj Suno, ja tam ciągnę żołnierzy. Ty, wiecie co? To nie będzie głupie. Oni sobie tam będą walczyć, wiecie, jak oni długo walczą? Oni 10 żołnierzy zabijają w jakieś, nie wiem, 10 minut.
jest masakra. Jeżeli oni będą podbijać i podbijać ten zamek, to znaczy, że tu za dużo lordów nie ma takich silnych. Ja wezmę sobie na przykład tych swoich tam 67 ludków, tych na koniach, czy tam nawet 80, czyli full skład bym miał. I wiecie, i lecę wszystko poobrabować i byłby gites. Gites! Dobra, o kurwa, dużo ich, 620. O, jeszcze tego nie policzyłem, o Jezu. To się... Nie, gdzie oni kurwa jadą? Nie wiem. Nie mam pojęcia, wiecie? Gdzie to kurwa jedzie? No to się załatwiłem. Kurczę. Czekajcie, zobaczymy z kim oni mają wojnę. Mam 6 tysiaków, więc good. Postać, nie. Co ja chciałem zobaczyć? Kurde, no tu. To jest frakcje. Kto to jest w ogóle? Kurwa, kto to jest? Nordowie. Nawet nie wiem z kim walczę, lol. Nordowie. Z nami mają wojnę. Ze Sfadią i Roddokami. O fuck, je prawie z trzema frakcjami, ale ja ich tam za bardzo na razie nie cisnę. Więc dobra, oni lecą sobie tu na ten zamek. Mogę się założyć, bo z nim mają wojnę. Tak, z nim mają wojnę. Z tymi mają układ handlowy. Czyli mają oni mają kurwa, nie umiem mówić. Wojnę mają z tymi oraz z zielonymi. A mamy na razie z żółtymi. Czyli oni mają trzy wojny, my mamy jedną wojnę. Oni się tu napieprzają z tymi zamkami, więc nie będzie tak źle. Dobra. Tu jesteśmy. Więc kończymy to. Podjedziemy sobie pod zamek, a niech tam jadą. Wiecie co, wisi mi to. Niech se jadą. Chociaż dobra, robimy tak, ja sobie potem wczytam, żeby nie tracić czasu i tylko ich plądrować. No stop, wiecie o co chodzi. Dobra, więc wiecie, ja robię cięcie dla was. To będzie przeskok sekundowy lub odcinkowy. Więc dzięki, że oglądaliście i zapraszam na kolejne odcinki, czyli będzie pewnie jutro. Hihi. Albo już jest, albo nie wiem, albo nie wiem, albo... Dobra, kończę. Bo już głupoty gadam. Więc papa. Dobra, hej, jesteśmy po jednodniowym cięciu. Dla was to była sekunda. No i zaczynamy sobie dalej. O ile dobrze pamiętam, w ostatnim odcinku, czyli przed chwilą, tutaj stąd jakoś jechało 700 tych wrogu, więc cóż, zobaczmy co my mamy tutaj w ogóle. Jesteśmy goli i wesoli. Wiecie co, dzisiaj, teraz sobie trochę popolujemy na wrogów. A co mam na myśli? Chyba mam nadzieję, że wiecie. Robimy takie cyko, zabierzemy wszystkich na koniach i jedziemy ich miażdżyć. Jedziemy na wrogów, poszukamy takich, wiecie, jednostki, gdzie jest tam po 50 czy coś i sobie powalczymy po prostu. A po drodze sobie coś jeszcze wiecie. Dobra, to tych zostawię. Dobra. Chyba nas nie zaatakują, a jeżeli zaatakują, to zrobię cięcie i powrócimy w tym samym miejscu. Dobra, mamy jakąś tutaj armię. I czekamy na dzień, jedziemy gdzieś tutaj i będziemy z kimś sobie walczyć. Tu wiem, że dużo tego gówna będzie jechać zaraz, więc zobaczymy jak to się potoczy. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą i za mną nie biegną i nie będą biegnąć. No więc tak, dzisiaj sobie trochę poatakujemy, trochę sobie jeszcze poplądrujemy tutaj jakieś wioski. Ta nie jest plądrowana. Spoko. Mam nadzieję, że nie idą teraz na mój zamek. Hihi. Dobra, pauza. Zapisz jak robię, dobra. Ostatni slot. Potem to poczyszczę wszystko i zostawię tylko te dwa ostatnie. Zapisz. Okej. Okay. Wróć do gry i sobie splądrujemy. Tylko czekajcie, zobaczycie, czy ma miejsce. The Q. Yes, full spot. Dobra. Splądruj. A i tak nas nie zaatakuje, bo mamy 74 żołnierzy. Fuck yeah. Zobaczcie, musimy się napić. Dobra, wszystko splądrowane. Bierzemy cały syf. Okej, okay, mamy full. I teraz by się przydało jechać do jakiegoś suno czy gdzieś tam, ale niestety to nie zrobię. Ponieważ odpoczniemy sobie chwilę. A co?
Czekajcie, ile my płacimy teraz za oddział? 3000, o kurde. A to będzie nieładnie. No to podróżujemy w nocy. Robimy taki, wiecie, szybki taki, wiecie, skok. Kółko. Wracamy, zostawiamy żołnierzy. Kilku tam sobie oczywiście weźmiemy, żeby nam pomogli, jakby nas zaatakowali. No ale zobaczmy na przykład, ile tutaj jest tych 100, 200. No troszkę jest ich. Więc dobra, skoro tamte lamy tam pojechały. Już chyba pojechały, no tak, tak, tak. To lecimy do Sunu wszystko sprzedać. Widzę, że nikogo nie ma. Więc trudno, nie powalczymy, no trudno. Coś tam się może na końcu odcinka. Na końcu odcinka, ja tak zawsze mówię. Z przyzwyczajenia.